Cześć! Witam Cię serdecznie w moim kolejnym wideo. Niedawno podczas darmowych konsultacji, które prowadzę na swoim fanpage, jedna osoba poprosiła mnie o odpowiedź na pytanie, które brzmiało mniej więcej tak. Joel, gdybyś mógł dać komuś trzy najważniejsze zasady dietetyczne, to jakie byłyby to rzeczy i dlaczego akurat te? I powiem szczerze, że jest to naprawdę dobre pytanie, bo odpowiedź niby prosta, ale po tylu latach współpracy z ludźmi nie jest dla mnie już tak oczywista. I do niedawna mógłbym dać standardową odpowiedź typu stwórz w swoim ciele deficyt kaloryczny, jedz więcej warzyw, a mniej wysoko przetworzonych produktów i uzyskaj wystarczającą ilość białka w diecie. Kropka. A tym razem tak nie odpowiedziałem. Mimo, że jest to solidna porada i w sumie taka, którą często daję, to jednakże osoba, która zadała mi to pytanie, cierpiała na brak konsekwencji i wytrwałości. Więc ta solidna porada niewiele by jej dała w tym momencie. No i zlokalizowanie tych problemów powstrzymało mnie od dania tej standardowej odpowiedzi. No i w tym wypadku postanowiłem zaoferować tej pani szersze zasady dietetyczne, które w moim mniemaniu, mam nadzieję, pomogą jej zwiększyć konsekwencje i wytrwałość na diecie. Bo tak naprawdę wielu osobom brakuje zwyczajnie długoterminowego nawyku w swoich postanowieniach i dlatego też w tym wideo podzielę się z Tobą swoją odpowiedzią, bo może akurat Ty masz tak samo. Zatem gotowa? No to zaczynamy. Na wstępie wiedz, że istnieje więcej niż jeden sposób jedzenia do promowania szczupłej sylwetki. I naprawdę nie wierz nikomu, kto mówi Ci, że istnieje tylko jedna właściwa dieta. Bo liczne badania żywieniowe pokazują, że istnieje wiele sposobów jedzenia, które mogą wspierać uzyskanie kluczowego tutaj deficytu kalorycznego. Bo jeśli spojrzysz na nawyki żywieniowe wszystkich szczupłych ludzi wokół Ciebie, to naprawdę gwarantuję Ci, że uzyskasz tak naprawdę taką jedną wielką mieszankę odpowiedzi dotyczącą, co tak naprawdę działa. Bo niektórzy jedzą wegańskie lub wegetariańskie posiłki, podczas gdy inni włączają mięso do swoich posiłków. Niektórzy stosują niskotłuszczową dietę, podczas gdy inni preferują tą niskowęglowodanową. I niektórzy na pytanie, co jesz, powiedzą coś w stylu, nie wiem, no wszystko z umiarem. I szczerze powiedziawszy, niektórzy ludzie nawet nie czują stosowania jakiejś diety, ponieważ jedzą, co im się tylko podoba. A kluczowe w tym wszystkim jest pojęcie bilansu energetycznego, który jest relacją między ilością energii, którą spożywasz, a ilością, którą wydatkujesz. No i kolejną rzeczą jest to, że jedzenie nie jest potworem czający się na Ciebie w lodówce. Wiem, jak to brzmi, ale niektóre panie tak postrzegają właśnie jedzenie, bo jedzenie tak naprawdę odżywia Cię i utrzymuje Cię przy życiu. I nie ma żywności ani grup żywności, które niszczą Twoją sylwetkę w kontekście zbilansowanej diety. A jak wiesz, wszystko może być szkodliwe w nadmiarze. I to nawet woda. No i najlepsze pokarmy do odchudzania to wszystkie te, które tylko chcesz i lubisz jeść. Jeśli oczywiście wiesz, co robisz. No i twierdzenie, że jedno jedzenie jest lepsze od innego dla utraty wagi jest bardzo mylące, bo żywność nie ma specjalnych właściwości, które czynią ją lepszą lub gorszą w przypadku odchudzania. Ma jednak różne ilości energii potencjalnej mierzonej w kilokaloriach i różne rodzaje profili makroskładnikowych. No i te dwa czynniki sprawiają, że niektóre produkty spożywcze są bardziej odpowiednie przy kształtowaniu sylwetki niż inne. Ponieważ na przykład białko pozwala nam lepiej kontrolować sytość, zatem produkty zawierające białko w większej ilości będą wskazane na diecie.
a włączenie nieprzetworzonej żywności pozwoli nam utrzymać dużą objętość pożywienia, pomimo małej kaloryczności. No i zauważ, że przed chwilą powiedziałem, że produkty bardziej odpowiednie, a nie najlepsze. A to dlatego, że jeśli wiesz, jak prawidłowo regulować i zbilansować spożycie żywności, aby osiągnąć swoje dzienne czy tygodniowe cele makroskładnikowe, to możesz jeść prawie wszystko i chudnąć. No i następnie, jeśli sposób, w jaki jesz, sprawia, że jesteś nieszczęśliwa, to nie jest to dla Ciebie właściwa droga. Bo na przykład, jeśli przestrzeganie najzdrowszej diety na świecie uniemożliwia Ci spotkania z przyjaciółmi lub wymaga od Ciebie gotowania w domu na dwa garnki, a jedzenie tego, czego tak naprawdę nie lubisz, stresuje Cię, to nie jest to odpowiednia dieta dla Ciebie. Naprawdę. I dlatego, jeśli sposób, w jaki jesz, czyni Cię wiecznie głodną, zmęczoną, rozdrażnioną, to są to wystarczające sygnały, że coś musi się zmienić. Bo poczucie, że możesz zabić za, nie wiem, kostkę czekolady, nie prognozuje ani wyników, ani szczęścia na diecie. Zatem jeśli próbujesz znaleźć dietę, która faktycznie działa, to wybierz taką, która jest wystarczająco przyjemna, by być Twoim stylem życia. No i dieta, która jest dla Ciebie najlepsza, to taka, która jest skuteczna, bo możesz na niej polegać przez dłuższy czas. Jak i również jest to taka dieta, która daje Ci zdrowie i dobre samopoczucie. No i ostatnia rada, którą dałem, odnosi się do wszystkiego, co powiedziałem wcześniej. Bo chodzi o to, żeby przestać szukać magicznych rozwiązań. One nie istnieją. Naprawdę. Odchudzanie jest tak wielopłaszczyznowe, że niemożliwe byłoby stwierdzenie, że jakikolwiek jeden pokarm, jeden suplement lub jedna dieta zadziała w szybki i magiczny sposób. To tak naprawdę wiedza, czyli poznanie prawdy o tym, jak funkcjonuje Twój organizm i Twój metabolizm i jak możesz z nim współpracować. Plus małe kroki podejmowane konsekwentnie, przekształcane w zdrowe nawyki, są tak naprawdę tym, co robi różnicę. Wiem, że może nie brzmi to dramatycznie i na pewno nie brzmi tak fikuśnie jak niektóre nazwy diet, ale taka jest prawda. Dlatego może to jest właściwy czas, żeby zacząć wszystko od nowa, co? A może właśnie teraz też się poddać i to jest właściwy sygnał, że czas na właściwe zmiany. Bo wiedz, że osiągnięcie sukcesu dietetycznego nie zawsze polega na tym, aby proces był tak trudny, jak to tylko możliwe. Owszem, twórz ograniczenia, ale tylko wtedy, gdy jest to konieczne. I upewnij się, że jesz w sposób, który Ci się podoba. A to pozwoli Ci być konsekwentną każdego dnia. Obiecuję Ci. I pomogłem? Proszę, daj mi znać w komentarzu, czy zgadzasz się z moim tokiem myślenia i rozumowania. A tymczasem życzę Ci wszystkiego dobrego i wytrwałości. Trzymaj się. Cześć.